Natomiast ta, którą teraz zaśpiewamy na stronie 8, słynna kadrówka, czyli pierwsza kadrowa, jest według mnie pierwszą napisaną i wykonaną w pierwszej kompanii kadrowej, bo już najprawdopodobniej została napisana przez Tadeusza Ostrowskiego Ostera, żołnierza pierwszej kompanii kadrowej, Ułana Beliniaka, już 3 sierpnia. I kiedy wyszli 6, na pierwszym popasie na obiad, wtedy miał właśnie Oster wystąpić i zaśpiewać tę piosenkę, która bardzo szybko została podchwycona, bo ona taka skoczna, jest zresztą na melodię znaną, ludową, siwa gąska, siwa po Wisełce albo po Dunaju, pływa, już nie śpiewali. No i ta piosenka zrobiła kolosalną karierę. No a my z Dariuszem w tym roku, ponieważ byliśmy oczywiście na marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, tośmy się tej piosenki naśpiewali nieźle. Także proszę Państwa, strona 8, pierwsza kompania kadrowa, no i żeby było słychać, proszę Państwa. Proszę.